Kominek nadaje wnętrzu przytulności i tworzy niepowtarzalny klimat, dlatego jest elementem obowiązkowym, jeśli chodzi o wiele nowo budowanych domów. A co gdyby zastąpić go piecykiem? Sprawdziłam, okazuje się, że takie rozwiązanie ma coraz więcej zwolenników i co ważne, całe mnóstwo plusów. Duży salon to duże możliwości. Załóżmy, że mam mały salon. Czy to znaczy, że muszę rezygnować z ognia, który nadaje ciepła temu mojemu wnętrzu? Absolutnie nie. Jeżeli tego miejsca jest zbyt mało, bo na przykład telewizor musi się znajdować na tej samej ścianie, to świetnym rozwiązaniem jest kominek wolnostojący, który zajmuje dużo mniej miejsca, a pełni funkcję również kominka. Taki piecyk będzie dla mnie tylko ozdobą, czy on ma też funkcję grzewczą? W żadnym wypadku. To jest pełnowartościowe urządzenie grzewcze, które oprócz klimatu ognia zapewni nam ogrzewanie awaryjne w razie braku prądu, w razie awarii tradycyjnego ogrzewania. Jak również świetnie się sprawdzi w takich okresach przejściowych, wiosenno-jesiennych. Jeden chłodny dzień czy chłodny tydzień, gdzie chcemy sobie tę temperaturę w domu nieco podnieść. Tak, dlatego że on działa od razu. Przychodzimy z pracy, godzina 17, rozpalamy, w zasadzie po godzinie mamy już odczuwalne ciepło w pomieszczeniu, temperatura jest zupełnie inna. Salon salonowi nierówny. Mamy takie na wskroś rustykalne, ale mamy też bardzo nowoczesne. I jak wtedy z tymi rozwiązaniami? Jesteśmy w stanie dobrać coś dla siebie, coś w swoim klimacie? Do każdego wnętrza znajdziemy na pewno pasujący element takiego piecyka kominkowego. To są do tych nowoczesnych rozwiązania często w stali, projektowanych przez najlepszej klasy designerów. A do tych bardziej tradycyjnych piecyki wykończone na przykład kaflami piecowymi. Wielu klientów pewnie pyta o ekologię. Tak, faktycznie często pytają. W przyszłym roku będzie nas obowiązywała dyrektywa unijna dopuszczająca do użytkowania jedynie urządzenia spełniające bardzo wyśrubowane normy emisji spalin. Wybierając kominek czy piecyk kominkowy, warto o tą normę zapytać. Czy, krótko mówiąc, czy ten kominek lub piecyk spełnia tę normę? Właśnie tak, ponieważ urządzenia, które nie będą spełniały tej normy, będą musiały być wymienione lub w ogóle nie będą dopuszczone do użytkowania. Taki kominek pięknie wygląda na wystawie, mamy czyściutką szybę, mamy radośnie podskakujące płomienie, no ale nie czarujmy się, żeby tak samo wyglądało to u nas w salonie, to musimy się jednak napracować. Nie bez powodu zabrałem Panią w to miejsce, ponieważ mamy również rozwiązanie dla bardziej wygodnych, dla klientów, którzy bardziej sobie cenią komfort, a jednocześnie chcą się cieszyć efektem ognia. Kominek gazowy. Tak. Kominek gazowy pozwala nam cieszyć się widokiem ognia, ma również wiele funkcji użytkowych. Możemy regulować za pomocą pilota czy aplikacji z urządzenia mobilnego wysokość płomienia, tryby pracy, możemy nawet ustawić temperaturę w pomieszczeniu. Dałam się nabrać, bo szczapy drewna wyglądają jak prawdziwe, tymczasem są to szczapy ceramiczne. Faktycznie czasami klienci pytają nas, jakiego rodzaju drewnem palimy w tym kominku, ponieważ jest tak doskonała imitacja naturalnego drewna. Pewnie odpowiada Pan, że najlepszym rodzajem drewna, bo szczapa ceramiczna nie okopci nam szyby. Szyba jest przez cały czas czyściutka. Częstym elementem wyposażenia tych kominków jest również czarne lustro, które powoduje odbijanie płomieni i potęgowanie takiego efektu 3D.